Ja myślę, że ta akcja jest bardzo ważna i że dość symptomatyczne jest, że w tym roku pokazujecie Państwo, jak wiele nie tylko firm, nie tylko organizacji biznesowych włącza się w 2 godziny dla rodziny. Myślę, że to myślenie o człowieku jako całości, o naszych potrzebach, o tym, że jesteśmy nie tylko pracownikami, szefami, ludźmi biznesu, czy też właśnie innych organizacji, tylko po prostu jesteśmy ludźmi i że mamy potrzeby w różnych sferach i relacje, które musimy podtrzymywać, są bardzo ważne. I właśnie cieszę się bardzo, że tak wiele organizacji pozarządowych również włącza się w tą akcję. Tam szczególnie moim zdaniem potrzebny jest czas dla tych ludzi, którzy na co dzień pomagają innym, którzy mają bardzo mało zasobów, więc często też pracują po godzinach. Bardzo ważne jest, żeby oni zrobili stop, klatkę, żeby powiedzieli dobrze, żeby trochę też nauczyliśmy się tego w ostatnich latach i przez pandemię i przez wojnę, tak, że żeby pomagać innym dobrze, musimy też pomóc sobie samym i mieć czas i dla siebie, i dla siebie indywidualnie, ale też dla oczywiście budowania swoich relacji i ładowania baterii, tak się mówi, ale tak naprawdę no, po prostu nie zaniedbywać tych ważnych obszarów życia, które są poza pracą. I to dotyczy zarówno firm, jak i innych organizacji, samorządów, o których Państwo mówicie, że tak wiele włącza się w akcje, czy administracji publicznej właśnie, czy organizacji pozarządowych. Warto o tym mówić, że te osoby też jak najbardziej potrzebują takich akcji.